Nie pamiętam, kiedy to było, czy to był luty, czy to był marzec, czy może jakiś inny wcześniejszy miesiąc, ale w pewnym momencie siostra Ola Polkowska przyszła do mnie i mówi, moja koleżanka ze zboru w Łódzku, która przeprowadziła się do Stanów Zjednoczonych, napisała list, jestem bardzo, bardzo zatworzona. Ta koleżanka, okazuje się, uwierzyła pewnemu kaznodziei, który zaczął zwiastować, że 21 maja będzie koniec świata, a więc już nie trzeba do zboru chodzić, bo zboru już nie ma. Wystarczy tylko czytać Boże Słowo, modlić się i oczekiwać tego dnia. Kiedy byliśmy w Ostródzie, patrzyliśmy na nasze zegarki i nie widzieliśmy, o 18 godziny to się miało stać, 21 maja, czy to naszego czasu, czy amerykańskiego czasu, czy powiedzmy australijskiego czasu, czy jakiegokolwiek innego czasu. Oczywiście miałem taką szczerą ochotę napisać do tego kaznodziei. Gdybym znał tylko adres, z całą pewnością bym mu napisał, aby się nie wygłupiał. I aby z góry sobie przygotował obronę i wytłumaczenie swego głupstwa, kiedy wyznacza dzień, datę, godzinę przyjścia Jezusa Chrystusa. Nawet chciałem do niego napisać, żeby przygotował sobie taką obronę, że się troszeczkę pomylił, że to będzie w innym czasie. Ale wiecie, nie musiałem tego pisać, bo nasza prasa, nasze nośniki zapowiadały ten dzień, że w Ameryce ktoś zapowiada koniec świata. I następnego dnia, kiedy to się stało, był komunikat, iż kaznodzieja powiada, pomyliłem się, nie nastąpi 21 maja, tylko 21 października. A więc teraz trzeba już chyba do niego napisać, bo rzeczywiście człowiekowi chyba coś pomieszało się. Słowo Boże powiada, nie znacie dnia ani godziny, kiedy Syn Człowieczy przyjdzie. Jezus powiada, nikt, ani anioł, ani aniołowie niebie, ani On sam, tylko Ojciec Niebieski. To fakt, że kroki Boże są słyszalne, że Chrystus przychodzi. Ale nie musimy czekać 21 października. On może dzisiejszej nocy przyjść. Ja nie wiem. Obiecał przyjść jak złodziej w nocy. A to, co przeżywamy, to, co oglądamy, wszystko wskazuje, że czasu mamy coraz mniej. Czy to jest nasze ostatnie nabożeństwo? Modliłbym się, żeby nie. Dlatego, że jeszcze sporo wśród nas jest niezbawionych. Sporo wśród nas jest tych ludzi, którzy nie reagowali swój stosunek do Boga. I dlatego też będę modlił się raczej, Panie, przedłuż łaskę, aby i ci ludzie mogli być dołączeni do grona ludzi zbawionych, zanim Ty przyjdziesz, bo kiedy przyjdzie Chrystus, nikt nie będzie się już mógł nawrócić. Nikt nie będzie mógł zmienić swojego życia. Nikt nie będzie mógł podjąć jakiejś decyzji, aby obrócić się w kierunku Chrystusa. Słowo Boże powiada, dziś jest ten czas zbawienia, dziś jest ten czas łaski. Uregulowałeś swoje życie z Bogiem? Dzisiaj chcę szczególnie mówić do siebie, a też do wszystkich nas, którzy być może jeszcze tego kroku nie podjęli. Wiecie, ludzie dzisiaj fascynują się takim tajemniczym znakiem, o którym wspomina objawienie Jana w 13 rozdziale. Ja nie chcę czytać tego, ale pewnie każdy z nas zna to znak, jaki według Biblii będą musieli przyjmować ludzie na prawą rękę swoją albo na czoło swoje, ale to niestety nie będzie znak od Boga. Ten znak będzie prawie sprawiał, że ludzie będą mogli kupować i sprzedawać, ale nie będzie to Boży znak. Będzie to znak Antychrysta, tego, który będzie ludzi zmuszał do tego, by przyjęli ten znak 666, to jest liczbę zwierzęcia lub jego imienia. Oczywiście dzisiaj niektórzy już nawet dobrowolnie ten znak przyjmują, ale myślę, że przyjdzie czas, że każdy będzie zmuszany do tego, aby taki znak przyjąć, bo w czasach ostatecznych Antychryst będzie pieczętował swoich ludzi. On już ma swoich naznaczonych. I to wcale nie oznacza, że jeśli dzisiaj nie masz pieczęci, to nie należysz do tego wrogiego obozu Boga, do tego obozu Antychrysta. On po prostu przyjdzie i później jakby dopiętrzytuje to i oznaczy tych, też i swoich ludzi. I wiecie, kiedy czytam tego rodzaju słowa w Biblii, to zdaję sobie sprawę z tego, ja jeszcze pamiętam, 50 lat temu takie słowa w Biblii, że będą ludzie pieczętowani, wydawały się niczym baśnie. To były bajki. No i jak te ludzie będą pieczętowani, jak to pieczątki będą stawiać ludziom? A dzisiaj o możliwości wszczepienia chipów w ciało człowieka, kontrolującego każdy jego ruch, obserwującego każde jego działanie, jest coraz głośniej. Wielu ludzi, nie rozumiejąc tego, co Biblia powiada, sądzą, że takie personalne znamie na wskroś jest korzystne i już są śmiałkowie, jak powiedziałem, którzy dobrowolnie, jak na razie dobrowolnie,
dają się naznaczyć takim znakiem, który nie może być usunięty. To ciekawe, nie może być usunięty. Taki chip eliminuje konieczność pieniądza i da możliwość bezgotówkowej transakcji, będzie informował o stanie naszych zasobów finansowych, w jednej sekundzie zlokalizuje położenie człowieka, jego historię choroby, grupę krwi na wypadek, kiedy przyjdzie jakiś wypadek samochodowy i będzie trzeba pomocy medycznej. I wydawać by się mogło, z ludzkiego punktu widzenia, to coś wspaniałego. To coś wspaniałego. Czasem się szukamy, prawda, nie możemy się znaleźć, a taki chip natychmiast pokaże, gdzie jesteśmy, prawda, albo co się z nami dzieje. A więc wydaje się sama tylko korzyść. Myślę, że to jest sprawa kilku albo kilkunastu lat, gdy chipowanie ludzi stanie się powszechnością. I z jednej strony te trudne czasy dla wierzących mogą wywoływać strach. Dla nas, ludzi wierzących, może to wywołać jakąś strach i obawę, jak będziemy żyć, kiedy tylko ci, którzy mają ten znak, będą mogli sprzedawać i kupować. Ale z drugiej strony wiemy, że nieuchronnie świat zbliża się do swojego końca, a tym samym i zbawienie nasze, bracia i siostry, jest bliższe. Wierzymy Jezusowi, który powiedział do swoich uczniów w dniu, kiedy się z nimi żegnał. A powiedział tak: oto jestem z wami aż do skończenia świata. I on pozostanie z nami. Jeśli tak powiedział, to też się tak się stanie. A Słowo Boże powiada: jeśli Bóg jest z nami, któż jest przeciwko nam? Owce znają głos Boży i za obcym nie pójdą. Ale najważniejsze i najradośniejsze w tym jest to, że Bóg zna swoje owce. To nie tylko my znamy Boga, ale Bóg zna swoje owce. On już wcześniej opieczętował jako swoją szczególną własność. Wiecie, że ludzie wierzący już są opieczętowani? Przez Boga. Nie przez Antychrysta, przez Boga. Jako szczególna Boża własność. Biblia powiada tak, w liście do Efezjan czytamy takie słowo, że ci, którzy usłyszeli słowo prawdy, Ewangelię zbawienia i uwierzyli w Niego, zostali zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym, który jest zadatkiem dziedzictwa naszego, aż nastąpi odkupienie własności Bożej ku uwielbieniu chwały Jego. Tym Duchem jesteśmy zapieczętowani na dzień odkupienia. Zaś w drugim liście do Koryntian, w pierwszym rozdziale, 22 wersecie, Paweł pisze tak: tym zaś, który nas utwierdza wraz z nami w Chrystusie, który nas namaścił, jest Bóg, który też wycisnął na nas pieczęć i dał zadatek Ducha do naszych serc. Wiecie, w końcu życia apostoła Jana, kiedy znajdował się na wyspie Patmos, w objawieniu czytamy, że widzi tam nagle symboliczną grupę ludzi, 144 tysiące ludzi opieczętowanych pieczęcią Bożych z wszystkich plemion izraelskich. A Bóg powiada do czterech aniołów, którym zezwolono wyrządzić krzywdę ziemi i morzu, mówiąc tak: nie wyrządzajcie szkody ani ziemi, ani morzu, ani drzewem, dopóki nie opatrzymy pieczęcią sług Boga naszego na czołach ich. Plagi zaś spadały jedynie na ludzi, którzy nie mają pieczęci na swoich czołach. Z tych fragmentów Bożego Słowa, bracia i siostry, widać, że człowiek wierzący już przez Boga został opieczętowany jako szczególna jego własność. I Bóg powiada o takich ludziach: nikt nie wyrwie ich z ręki mojej. Czyż to nie jest powód do radości? Martwimy się, jak to będzie, ale Słowo Boże powiada: nikt nie wyrwie nas z Bożej ręki. Co to jest za znak? Ten szczególny znak, pieczęć Ducha Świętego, co to jest? Czy to jest koszulka z napisem "jestem chrześcijaninem"? Dzisiaj to jest modne. Ludzie ubierają różne koszulki, prawda, z prośnymi czasem tekstami, a czasem też i z religijnymi jakimiś hasłami "jestem chrześcijaninem". Albo czy jest to znak rybki przyklejony do samochodu? Widzieliście samochody z rybką? No, sami takimi jedziemy, prawda? A faktycznie kiedyś tylko ludzie ewangelicznie wierzący przyklejali rybki do samochodu. I kiedy spotkało się takich ludzi w takim samochodzie, miało się niemalże stuprocentową pewność, że spotkało się brata czy siostrę w Jezusie Chrystusie. Ale pamiętam, kiedyś miałem takie zabawne wydarzenie na stacji benzynowej w Trzciance, w drodze do Poznania. Widzę samochód z rejestracją zachodniopomorską, a obok przyklejona rybka. Podchodzę do tych ludzi, no i tak pytam, z jakiego są zboru.
a oni stawiają oczy w słup, prawda? Nawet nie wiedzą, nie bardzo rozumieją, co ja mam na myśli, jaki zbór. Nie bardzo kapują, o co pytuję. I okazuje się, że ci ludzie kupili rybkę w Licheniu, choć nie byli praktykującymi chrześcijanami. Myślę sobie tak, rybkę może przykleić każdy, ale z pewnością dla Boga nie jest to znak rozpoznawczy Jego ludzi. Więc nawet jeśli masz tam piękny znak, to jeszcze nie świadczy o tym, że będziesz zabrany, że należysz do Boga. Nie. Serce swoje musisz oddać Bogu, prawda? Ta rybka nie za wiele rzeczy mówi. To jest tak jak w tej bajce o Alibabie 40 rozbójnikach. Szukałem tej bajki, przygotowując to kazanie, pytałem nawet niektórych ludzi, ale pamiętam z dzieciństwa tą bajkę, kiedy rozgniewany Hersz Bardi rozbudników chciał ukarać śmiercią i spalić dom Śmiałka, który wszedł do Sezamu. Pamiętacie, tam był taki Saddam, pełen skarbów. Jeden z rozbójników później przekupił starego Mustafę, by zaprowadził go do domu podejrzanego Alibaby i tam nakreślił znak, taki biały krzyż, duży. I ten krzyż miał wskazywać, że w tej nocy przyjdą rozbójnicy i po tym znaku przyjdą, by rozprawić się z tymi domownikami, by spalić ten dom, by zabić domowników, prawda? Ale w tym domu mieszkała mądra niewolnica, Marjana się nazywała, zauważyła ten znak i dla zmyłki narysowała identyczne znaki na każdym z domów w okolicy. I kiedy przyszli zbójnicy wieczorem, w nocy, prawda, to patrzą, wszystkie domy są oznakowane. I plan się nie udał. To tak mi się skojarzyło z tą rybką jakoś. Ta rybka w samochodzie nie zawsze świadczy o tym, że jedzie nim chrześcijanin. Ale niektóre historie Starego Testamentu, bracia i siostry, na które dzisiaj chciałbym zwrócić waszą uwagę, mówią o pewnym zewnętrznym znaku jako wyrazie wiarę w obietnicę Bożą. I takim przykładem jest nasz ojciec wiary Abraham. W czwartym rozdziale listu do Rzymian apostoł Paweł stwierdza, iż wiara została poczytana Abrahamowi za sprawiedliwość. I dalej w 9, Abraham zaś otrzymał znak obrzezania jako pieczęć usprawiedliwienia z wiary, aby stać się ojcem wszystkich wierzących obrzezanych, jak i ojcem nieobrzezanych, tych, którzy nie tylko są obrzezani, ale wstępują w ślady wiary ojca naszego Abrahama. A więc Abraham otrzymał od Boga obietnicę. I to stało się nie na podstawie zakonu, ale na podstawie usprawiedliwienia z wiary. Apostoł Paweł stwierdza, przeto obietnica została dana na podstawie wiary, aby była z łaski, aby była zapewniona całemu potomstwu, nie tylko temu, które polega na zakonie, ale też temu, który ma wiarę Abrahama, ojca nas wszystkich. Tak więc możemy widzieć, że ta wiara Abrahama została przypieczętowana przez Boga zewnętrznym znakiem, jakim było obrzezanie. Bez tej wiary jednak nie byłoby przymierza z Bogiem i nie byłoby znaku przymierza, znaku tego przymierza. W Bożym zamyśle wiara zawsze będzie się łączyć z pewnym zewnętrznym znakiem. I o tym chcę dzisiaj mówić. Oto czytamy dalsze historie w Starym Testamencie. Pamiętacie historię wyjścia Izraelitów z Egiptu? Chyba każdy z nas słyszał tą historię. Mimo licznych plag faraon nie zgadza się wypuścić swój lud. I Bóg przypuszcza ostatnią, 10. plagę na Egipt. Jaka to miała być plaga? Śmierć wszystkich pierworodnych. Śmierć wszystkich pierworodnych. Miała to być właśnie śmierć wszystkich pierworodnych w domach całej ziemi egipskiej, od domu niewolnika aż do pałacu faraona. Bóg jednak zabezpieczył swój lud, który tam mieszkał. Domy izraelskie miały być ominięte, kiedy przychodził anioł śmierci i wykonywał Boży sąd. Jak jednak posłaniec Pana, ów anioł, miał rozpoznać, które domy należało ominąć, aby były zachowane od gniewu Bożego? Izraelici, okazuje się, mieli uczynić na domie, na ich domach pewien znak. Ich drzwi i odrzwia domów miały być pomazane krwią baranka paschalnego. I to miał być znak dla anioła śmierci, by ominąć ten dom i nie wyrządzić krzywdy pierworodnemu rodziny tam mieszkającemu. Bez względu na to, czy był Egipcjaninem, czy był Izraelitą. Izrael wiedział i niektórzy dostosowali się do tego, aby tę krwią pomazać odrzwia i anioł śmierci, kiedy przychodził, minął ten dom. Jak myślimy, bracia i siostro, co stałoby się z domami Izraelitów, którzy odważyliby się zlekceważyć polecenia Pana i tej nocy nie wymazaliby drzwi krwią baranka? Co by się stało? Zginąłby pierworodny czy nie?
Może niektórzy tłumaczyliby sobie tak, a po co nam to robić? Czy Bóg nie wie, że należę do narodu izraelskiego? Czy Bóg nie zna mojego serca? Czy nie wie, że jestem dobrym człowiekiem, a przecież dobrych nie należy karać, prawda? Czy naprawdę muszę czynić jakiś znak na drzwiach swojego domu? Czy sama wiara w dobroć Boga nie wystarcza? Noc paschalna jednak była tragiczna dla tych, którzy nie uwierzyli i nie uczynili tego znaku. A z drugiej strony, czy nie należy się Bogu chwała za to, że ostrzega i posyła konkretny ratunek dla każdego człowieka? Wystarczyło uwierzyć Bogu, okazać Jemu posłuszeństwo, aby być uratowanym. I ci wszyscy, którzy pomazali krwią baranka swoje od drzwia, pomimo, że żyli w strachu, podobnie jak inni, co się stanie, czy przypadkiem anioł się nie pomyli, czy zauważy ten znak. Wiecie, znak krwi w nocy na drzwiach jest trudno zauważyć, prawda? Prawie jest niewidoczny, ale anioł się nie pomylił. Tam, gdzie znalazł krew, tam minął ten dom. Potem, kiedy Izraelici wędrowali do ziemi obiecanej, ta na pustyni mocno sprzeciwiali się Mojżeszowi i Bogu. Znamy też tą historię. Zaczął się jawny bunt, nawet niektórzy chcieli wrócić do Egiptu i Pan wtedy zesłał na nich jadowite węże. Wielu z ludu izraelskiego poniosło śmierć od plagi wężów i zaczęli wtedy wołać do Pana i szukać ratunku. No tak się już dzisiaj składa, też i dzisiaj, że jak trwoga, to do Boga, prawda? Izraelici najpierw szemrali przeciwko Bogu, ale kiedy zaczęli kąsać węże, natychmiast do tego Boga zaczęli wołać. I rzekł Pan do Mojżesza, zrób sobie węża miedzianego i osadź go na drzewcu, a stanie się, że każdy ukończony, kto spojrzy na niego, będzie żyć. Nie wiem, czy kiedykolwiek byliście u lekarza, który by wam taką radę dawał, jeśli ktoś jest pokąszony przez węża. Spójrz na węża miedzianego i będziesz żył. Dzisiaj, gdybyśmy takiego lekarza spotkali, to byśmy powiedzieli, no coś chyba temu lekarzowi pod sufitem nie tak gra, prawda? Jakie to rady. Ale na ten czas to był Boży ratunek i Boży znak. W tym celu, aby Izraelici mogli się podporządkować, bo tak Pan powiedział, jeśli Mojżesz wywiesił węża na pustyni miedzianego i każdy, kto spojrzał na tego węża, nawet wtedy, kiedy był pokosany już przez węża, zachowywał życie. Natomiast ci, którzy ten znak zlekceważyli, niestety musieli poginąć. Czy byli tam tacy ludzie? Z całą pewnością byli. Wiele ludzi, powiedzmy, mogło powiedzieć i zlekceważyć ten sobie znak. Mówili, to jakieś zabobony, ja nie wierzę w to, to jest wbrew logice, to jest wbrew rozumowi. To takie śmieszne wygląda. No to ja pokąszony teraz zamiast tutaj gdzieś wycinać ten jad, czy ja mam na węża spojrzeć, tam czołgać się do środka, do obozu i patrzeć na węża. Być może nawet niektórzy zlekceważyli i wyglądało to nawet śmiesznie. Ale to był jedyny Boży ratunek dla pokąsanych przez węże. Jedyny. W Nowym Testamencie potem Pan Jezus Chrystus powie, jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak będzie wywyższony Syn Człowieczy i wywyższonym i ukrzyżowanym Jezusie Chrystusie jest ratunek dla każdego, kto uwierzy. Do dzisiejszego dnia. Kiedy czytamy list do Hebrajczyków, 11 rozdział, wiecie co to jest za rozdział, 11 rozdział? Czasem niektóre rozdziały nam tkwią w głowie. Mężowie wiary. Tak, niektórzy tu czytają w Biblii, wiedzą, że to jest rozdział, który mówi o mężach wiary, którzy przez wiarę dokonywali wielkich rzeczy. Tam mamy całą plejadę mężów Boży, którzy zdobyli ślubne świadectwo przed Bogiem z powodu swojej wiary. Kiedy myślimy sobie o mężach wiary, czasem wyobrażamy sobie jako gigantów duchowych i myślimy sobie, daleko nam do takich ludzi. Może i daleko. Ale apostoł Jakub pisze o tak wielkim człowieku, tak wielkim proroku jak Eliasz, pisze takie słowa. Był człowiekiem podobnym do nas. Był człowiekiem podobnym do nas. A więc ta wiara, która była w Eliaszu i w tych wielu, wielu mężach bożych, może być też w nas. Wśród bohaterów wiary są również ludzie prości, a nawet i tacy, którzy mielibyśmy wątpliwości, by ich w ogóle na tą listę wciągnąć. Jakoś nie zasługują na tą listę. Kiedy myślimy o nich, nie możemy nawet dobrze o tych ludziach myśleć, a jednak znaleźli się na tej liście. Jeden z przykładów jest pewna kobieta, o której chciałbym coś więcej powiedzieć. To jest kobieta, która mieszkała w Jerycho, była nierządnicą. Rozumiemy słowo nierządnica, czy trzeba powiedzieć prostytutka?
Tak, była nierządnicą, nazywała się Rahab. I oto naród izraelski przekracza Jordan i granicę ziemi obiecanej przez Boga, dla nich jako wieczne dziedzictwo, i przed Izraelitami potężne miasto o murach tak grubych, że 12 powozów mogło się na nich bezpiecznie mijać. Można, ktoś pomyślał, jak takie miasto może być zdobyte? Jak takie mury pokonać? Biblia mówi o prostej recepcie. Przez wiarę. Przez wiarę runęły mury Jerycha okrążone przez 7 dni. Wystarczyła wiara i posłuszeństwo, a mury Jerycha rozpadły się same na kawałki. Przy okazji zdobycia tego miasta Biblia wspomina tą historię nierządnicy Rahab. 31 werset 11 rozdziału listu do Hebrajczyków mówi tak. Przez wiarę nie zginęła nierządnica Rahab wraz z nieposłusznymi. Zapamiętajmy to słowo. Wraz z nieposłusznymi, bo przyjęła przyjaźnie wykładowców. Przyjrzyjmy się nieco tej historii. Jozef wysyła do Jerycha 2 swoich wywiadowców, aby prześpiegowali ziemię i zorientowali się, jak to miasto można zdobyć. A ci, kiedy weszli do miasta, gorzej trafić nie mogli. Wstąpili do kobiety mieszkającej w murach Jerycha i ta kobieta, jak powiedziałem dzisiaj, powiedzielibyśmy, prowadziła taki swoisty motel spod czerwonej latarni i sama trudniła się takim najstarszym zawodem świata. Wiecie, pewnie nie narzekała na zarobki. No to takie kobiety chyba nie narzekają na zarobki. Sytuacja materialna była ustabilizowana i ktoś sarkastycznie stwierdził, że przyszłość jej była murowana, bo przecież mieszkała w murach miasta, prawda? Ale Rahab wiedziała. Wiedziała, że jej przyszłość nie maluje się w różowych kolorach. Ona wiedziała, że nadchodzi koniec dla jej miasta i tym samym nadchodzi koniec dla jej życia i życia całej jej rodziny. I oto Bóg takiej osobie daje szansę. Może być uratowana, choć z całą pewnością nie za to, co robi, nie za to, czym się trudni, ale przez wiarę, jaka rodzi się w jej sercu. To właśnie ona zdecydowała, że stanie po stronie narodu izraelskiego i stanie po stronie Boga Izraela. Ukryła bezpiecznie wywiadowców, by ci mogli bezpiecznie opuścić jej dom. Rahab musiała podjąć decyzję, po której stronie stanie, czy stanie po stronie Boga Izraela, czy też pozostanie swoim bezbożnym ludem, mieszkańcami Jerycha. Mogła postąpić i tak, i tak. Jako mieszkanka Jerycha mogła okazać lojalność wobec władz miasta. Może by wtedy nie była tak już wytykana palcem, może nawet zostałaby doceniona za swoją obywatelską postawę. Może byłaby w jakiś sposób wynagrodzona jakimś orderem, albo stała się bohaterką miasta, albo ulicę i w mieście Jerycho nazwaliby jej imieniem, a może nawet wybudowaliby jakiś pomnik dla niej. Ona jednak wiedziała, że Pan wydał to miasto na zniszczenie i w jej sercu zrodziła się wiara. I do wywiadowców powiada tak. Chciałbym ten fragment przeczytać. To jest drugi rozdział Księgi Jozłego, wersety od 9 do 16. I rzekła do nich, do tych wywiadowców, wiem, że Pan dał wam tę ziemię, gdyż padł na nas strach przed wami i wszyscy mieszkańcy tej ziemi drżą przed wami. Słyszeliśmy bowiem, że Pan wysuszył przed wami wodę Morza Czerwonego, gdy wychodziliście z Egiptu i co uczyniliście obu królom amorejskim po tamtej stronie Jordanu, Sychonowi i Ogowi, których obłożyliście klątwą na zagładę. A gdy to usłyszeliśmy, zwątpiło nasze serce. I wszystkim zabrakło wobec was odwagi, gdyż Pan Bóg wasz jest Bogiem w górze na niebie i w dole na ziemi. Więc przysięgnijcie mi teraz na Pana, że tak jak ja okazałem wam łaskę, tak wy również okażecie łaskę domowi mego ojca i dacie mi porękę, że pozostawicie przy życiu mojego ojca i moją matkę i moich braci, moje siostry i wszystkich ich bliskich i ocalicie nas od śmierci. Rzekli wtedy jej ci mężowie, życiem naszym ręczymy za was, jeśli nie rozgłosicie tej naszej sprawy. A gdy potem Pan da nam tę ziemię, okażemy ci łaskę i dochowamy wierności. Następnie spuściła ich na linię przez okno, bo dom jej był wbudowany w mur miasta i w murze mieszkała. I powiedziała też do nich, idźcie w góry, aby nie natknęli się na was ścigający, tam się ukrywajcie przez 3 dni, aż powrócą ścigający, a potem idźcie swoją drogą.
Bracia i siostry, Rahab myśli o swoim ocaleniu, nie tylko o swoim, ale również i co o ocaleniu całej swojej rodziny. My z gruntu rzeczy zawsze myślimy o sobie, ale kiedy Pan da nam ratunek i kiedy w Panu Jezusie Chrystusie odnajdziemy zbawienie, natychmiast zaczynamy myśleć też i o naszych bliskich, o naszych mężach, o naszych żonach, matkach, ojcach, dzieciach naszych i zaczynamy się o nich modlić, bo wiemy, że oni również potrzebują ratunku. Rahab myślała nie tylko o sobie, ale myślała również o swojej rodzinie. I popatrzcie, ona nie prosiła chociażby o dani namysłu, by sprawę omówić z rodziną, czy warto zaufać Bogu Izraela, czy też nie, czy też pobiec do rodziny, naradzić się, co ma zrobić się. Nawet i tego tych dwóch nikt nie starczyło. Zresztą gdyby może to zrobiła, może rodzinka by ją od tego zamiaru odwodziła, może miała pretensje, że nagle Rahab, jak to często mówimy, chce zmienić wiarę, przejść na stronę ludu obcego mieszkańcom Jerycha. Może by pytali Rahab, a co z wiarą naszych ojców? Czy naprawdę chcesz porzucić ją? Jak ty tak możesz zrobić? Ale ona nie miała wątpliwości, którą drogę wybrać. To była jej życiowa szansa, by stanąć po stronie prawdziwego Boga, opuścić bożki swego narodu, które absolutnie pomóc nie mogły. Jednak był pewien warunek, aby mogła być uratowana ona i jej rodzina. Pamiętacie, co to był za warunek? Oczywiście, ona wierzyła. Ona miała obietnicę, że faktycznie tak się stanie. Ale musiała spełnić jeszcze dodatkowy warunek. Czytamy w wersecie od 17 do 21 tego samego rozdziału tak. Rzekli do niej mężowie, chcemy dotrzymać tej przysięgi, którą kazałaś nam złożyć. Kiedy więc wejdziemy do ziemi, przywiążesz ten sznur z czerwonej nici do okna, przez którą nas spuściłaś, a swego ojca i matkę i braci, całą rodzinę swego ojca zbierzesz u siebie w domu. Każdy, kto wyjdzie z drzwi twojego domu na zewnątrz, będzie sam winien przelania swojej krwi, a my będziemy bez winy. Ale za przelanie krwi każdego, kto będzie u ciebie w domu, a ugodzi go czyjaś ręka, my winę poniesiemy. Jeśli zaś ty rozgłosisz tę naszą sprawę, my będziemy wolni od przysięgi, którą kazałaś nam złożyć. Ona rzekła, jak powiedzieliście, tak będzie. Wypuściła ich wtedy, a oni poszli. Ona zaś przywiązała czerwony sznur do okna. Rahab przywiązała czerwony sznur do okna. Dlaczego? Dlatego, że to miało być znakiem dla atakującego wojska izraelskiego, który dom zachować i znajdujący się wewnątrz domowników. Ten czerwony sznur był warunkiem ocalenia. Być może dla mieszkańców Jerycha ten znak nic nie znaczył. Być może nawet niektórzy przychodzili, patrzeli na to i śmiali się z Rahab, powiadając, czy naprawdę sądzisz, że zdołasz uciec z miasta, jak wojska izraelskie zaatakują po tym sznurku, ty sobie zejdziesz i uciekniesz? A może niektórzy pytali, Rahab, po co ci ten sznur? Czy myślisz, że twoi klienci będą spinać się po nim, kiedy przecież drzwi twojego domu są otwarte 24 godziny na dobę? Dla Rahab jednak ten sznur oznacza ocalenie dla niej i dla całej rodziny. Czy możemy wyobrazić sobie sytuację, co stałoby się, gdyby Rahab nie wywiesiła tego znaku w swoim oknie? Czy mogła myśleć i wmawiać sobie tak, przecież wywiadowcy zapewnili mi o ratunku. Doskonale pamiętają, gdzie ja mieszkam. Wszyscy w mieście znają mój adres. Wystarczy zapytać o Rahab, a każde dziecko pokaże dom, gdzie ona mieszka. Po co więc taki jakiś sznur w oknie? Wszyscy wiemy, jak skończyła się ta historia. Jozu osobiście wydaje rozkaz, by ci wywiadowcy nie zapomnieli o tej kobiecie i o jej domownikach. I w 6 rozdziale, w 25 wersecie czytamy, nierzonicę Rahab, rodzinę jej ojca i wszystko, co miała, zachował Jozue przy życiu. Zamieszkała ona wśród Izraela po dzień dzisiejszy, ponieważ ukryła posłańców, których wysłał Jozue, aby przeprowadzili wywiad w Jerychu. Los tej kobiety został natychmiast zupełnie odmieniony. I z Biblii wiemy, że Rahab nie tylko zamieszkała wśród narodu izraelskiego, ale znalazła się nawet w linii rodowej samego króla Dawida. Rahab była prababką Dawida. I z tej linii potem wywodził się nasz sam Pan, Jezus Chrystus, Zbawiciel nasz. Co uratowało Rahab? Moglibyśmy powiedzieć tak, uratowała ją wiara. Bo po pierwsze musiała uwierzyć.
Ale uratował ją jako dowód tej wiary, ten znak wiary, ten wywieszony czerwony sznur. Czy jej historia i te inne historie, które dzisiaj przytoczałem, Abrahama, czy też narodu Bożego, mogą mieć jakieś znaczenie dla nas? Czy czegoś mogą nas uczyć? Czy to jest możliwe, aby spotkała nas podobna historia? Czy możemy stać się częścią rodziny Jezusa Chrystusa, tak jak stała się Rahab? Czas, w którym żyjemy, jest czasem w jakimś sensie podobnym do czasów, jak zdobywało się Jerycho. Być może nie wszyscy mieszkańcy Jerycha zdawali sobie sprawę z tego, że zagłada jest tak bliska. Z pewnością słyszeli, jak przekonana była Rahab, że Pan dał Izraelowi tę ziemię, dlatego na mieszkańców Jerycha padł wielki strach. Bali się, ale ratunku nie szukali. Może niektórzy mówili sobie, tak jak dzisiaj ludzie mówią, a co ma być, to będzie, albo jakoś tak będzie i tak se dalej żyli. Ale tak jak i wtedy, tak i dzisiaj Boży wyrok na ten zepsuty świat, w którym my żyjemy, już jest wydany. To tylko kwestia czasu, kiedy ten Boży wyrok się wykona i tylko kwestia czasu i musimy mieć tą świadomość, że tego czasu mamy niewiele, bo Biblia powiada, zbliża się koniec wszystkiego. Co może być tym znakiem dla ciebie dzisiaj? Dla ciebie, który chcesz wierzyć Chrystusowi, chcesz zaufać Bogu. Bóg powiedział kiedyś tak, i możemy powiedzieć sobie, to wcale nie jest ani rybka na samochodzie, ani koszulka z napisem jesteś chrześcijaninem. To nie jest nawet ten znak czyniony kredem K plus M plus B rok 2011. To nie uchroni cię przed nieszczęściem. Ani podkowa przyklejona do tych drzwi też cię nie uchroni przed nieszczęściem. Ale Bóg powiedział tak, kto uwierzy i zostanie ochrzczony, zbawiony będzie. Kto zaś nie uwierzy, może jakoś się mu uda. Może jakoś to będzie, tak? Tak jest tam napisane? Kto zaś nie uwierzy, będzie potępiony. Czy to jest jasne? Czy to jest proste? Taka prosta recepta, nie inaczej. Wiara domaga się uczynku wiary, owego znaku zewnętrznego, zapieczętowania Duchem Świętym. I w dniu Pięćdziesiątnicy Piotr powiada do swoich słuchaczy, upamiętajcie się i niech każdy z was da się ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Każdy z was, kto to zrobi, taki dar otrzyma od Boga. Czy należysz do tych zapieczętowanych, opieczętowanych pieczęcią Bożą? Czy należysz? Dziś Bóg pieczętuje swoich wybranych pieczęcią Ducha Świętego. Ale co zrobisz, gdy On przyjdzie i nie znajdzie owej pieczęci na twoim czole? Czy sądzisz, że będziesz mógł uniknąć potępienia? Dziś Bóg chce cię wezwać, abyś oznakował swoją wiarę. Wiara domaga się czynu. Bez uczynków jest to wiara martwa. I tak jak apostoł Jakub napisał o Rahab, też, który wspomina w swoim liście Rahab mówi, że jak ciało bez ducha jest martwe, tak wiara bez uczynków również jest martwa. Zewnętrznym świadectwem przynależności do Jezusa Chrystusa jest chrzest wiary. On jest wyrazem posłuszeństwa nakazowi Bożemu, wykonaniem Jego sprawiedliwości. Chciałbym się zwrócić do wszystkich tych, którzy nie byli chrzczeni w sposób świadomy. Czy chciałbyś być ochrzczony? Czy chciałbyś Bogu okazać posłuszeństwo? Ten niewidoczny, czasem niezrozumiały dla innych znak jest tą pieczęcią Boga dla twojego ratunku i dla twojego ocalenia. Inni mogą ten znak lekceważyć, nie zważać na jego konieczność, nawet śmiać się z tych, którzy są posłuszni Bogu, ale czy to może powstrzymać nas od tej najważniejszej decyzji naszego życia, oddania się w ręce Chrystusa i przypieczętowania tej swojej wiary tym szczególnym znakiem, znakiem, o którym mówi Jezus Chrystus w Nowym Testamencie, jeśli chcesz być zbawiony, musisz uwierzyć i musisz swoją wiarę przypieczętować też ich chrztem. Czy myślisz, kiedy obchodzimy Wieczerzę Pańską każdej niedzieli, również ten szczególny znak od Pana, że to jest w porządku, kiedy nie przyjmujesz chleba i wina? Bo nie możesz przyjąć, bo nie zawarłeś z Nim przymierza poprzez krzest wiary. Pan Jezus kiedyś powiedział bardzo mocne słowa, słowa, które wstrząsnęły nawet słuchaczami. Sądzę jednak, że mówił prawdę. Osądźcie sami. Pan Jezus Chrystus powiedział tak, zaprawdę powiadam wam, jeśli nie będziecie jedli ciała Syna Człowieczego i pili krwi Jego, nie będziecie mieli żywota w sobie.
Kto spożywa ciało moje i pije krew moją, ten ma żywot wieczny, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Piękny znak. Możesz o sobie powiedzieć, że masz prawo wystąpić, przystąpić do wieczerzy pańskiej, bo jestem ochrzczony. A jeśli nie jesteś ochrzczony i co niedzielę musisz usiąść na tym miejscu, czy nie myślisz, że czas jest najwyższy, aby powiedzieć: Boże, w tych czasach trudnych, ostatecznych, ja chcę iść do Ciebie. Czy Bóg ma Ci dać czas, tydzień, dwa do namysłu? Czy może dzień? Czy może chcesz to skonsultować z rodziną? Czy też dzisiaj powiesz na tym nabożeństwie: Boże, ja jestem gotowy, ja chcę. Ja chcę okazać posłuszeństwo Tobie, bo wiem, że wiara plus posłuszeństwo Tobie to jest to, co Ty wymagasz ode mnie i Bóg czeka dzisiaj na poruszenie naszych serc, abyśmy taką decyzję podjęli. Chciałbym, żebyśmy powstali, bracia i siostry. Zaśpiewajmy jedną pieśń.